Cześć. Dzisiaj razem z Konradem jesteśmy na naszym poletku z Alfa Protein. No i ilustrujemy. Nie będziemy nas tutaj oglądać, bo to my nie jesteśmy interesujący. Ale nasza mieszanka już owszem. Znaczy mieszanka no, z firmy Konrada, a u mnie na polu. Tak, Alfa Protein. Alfa Protein. No i co my tu mamy? Konrad, może ty powiesz więcej. Widzę, że obsada roślin jest właściwa. Widać tutaj taki 20% udział trawy w darni. Dominuje tutaj lucerna. Ona jest teraz może troszeczkę mniej widoczna, bo jest po prostu niżej. Ale w każdym rządku jest ona równo zadarniona. Myślę, że cięcie tutaj ostatnie zostało wykonane na dobrej wysokości. Zobaczymy, co przyniesie dalej wiosna. Ale wszystko wskazuje na to, że wiosną w maju będziemy się cieszyć tutaj dobrymi i wartościowymi plonami. No, ja dodam, że na razie to wygląda naprawdę bardzo obiecująco. No i to, że tu na jesieni już żeśmy zastosowali po skoszeniu nawożenie gnojowicą około 20 metrów sześciennych na hektar. Także tak naprawdę zostało, no co nam tutaj może zrobić jakiś wysiew PIK, chociaż przy obecnej cenie nawozów nie wiem, czy nie zostaniemy przy samej gnojowicy. Myślę, że dla tej lucerny to by wystarczyło, ta sama gnojowica, no bo to jest, będzie drugi rok użytkowania i na pewno zapas składników w glebie tutaj jest. No, pole fajne z dwiema góreczkami, 8 szkoda, hektarów. Szkoda, że śniegu nie ma, bo byśmy na sankę pojeździli. No można by, można by. Dobra, widzimy się jeszcze na mieszance landsburskiej. No i jesteśmy już na mieszance landsburskiej. Landsburskiej, zgadza się. Zawsze mam problem. No i tak to wygląda. Tutaj widać oprócz samej mieszanki jeszcze jęczmień ozimy, który był przed plonem tej mieszanki. Tą mieszankę skosiliśmy, jak dobrze pamiętam, 20 października. Zebraliśmy stąd dosyć duży plon. No i teraz ona odbija, odrasta. Ciekawostką jest to, że odrasta również koniczyna inkarnatka. Także no, mamy z tego powody do zadowolenia. Natomiast nie widać za bardzo wyki. No, pojedyncze roślinki się gdzieś znajdują, natomiast tak jakby w łanie zjedzona. Jej nie widać. Została zjedzona przez trawę i dość intensywnie rosnącą tutaj. No, natomiast same pole jak na styczeń prezentuje się dosyć ładnie. Ma w miarę żywy, zielony kolor. Wiadomo, jęczmień trochę choruje tak jakby i widać te żółte liście. A sama trawa, myślę, że po nawożeniu azotem i gnojowicą, bo tutaj mamy zaplanowane 20 metrów sześciennych gnojowicy, jeżeli tylko prawo nam na to pozwoli, no, da obfity plon. Jeszcze może tak powiem, dlaczego zdecydowaliśmy się na wysiew mieszanki, można powiedzieć, międzyplonowej. No i to z tego względu, że dosyć dużo traw zostało przeoranych i w ten sposób chcemy spróbować uzupełnić braki w paszy. No a po pierwszym pokosie tutaj wyląduje kukurydza. Naszym celem jest przyspieszenie pierwszego pokosu, o ile to tylko możliwe. Także mamy nadzieję, że do 15 maja wyrobimy się ze zbiorem i wysiewem kukurydzy. Jak będzie czas, pokażę.
wiemy, że no, kukurydzę siane nawet pod koniec maja też dadzą radę wydać plon. Także pożyjemy, zobaczymy. No, a teraz jesteśmy na plantacji lucerny, wysiewanej bodajże 10 września. Niestety było bardzo sucho i ta lucerna miała utrudnione wschody. I tak naprawdę to dopiero teraz widać rządki w tej lucerny. A te kępki to jest pszenica. No, tutaj też uprawa bezorkowa i może to był błąd, jakby było zaorane i wysiane w workę, to ta lucerna by była czyściejsza. Ale poczekamy, damy jej szansę. Siewki są równo po całości. Jak się nazywa ta odmiana? To jest Pioniera V48. Bodajże. W sumie to pierwszy raz ją uprawiamy. O, jeszcze jedna plantacja z mieszanką landzberską. Już tutaj wygląda to zdecydowanie gęściej, ale tylko z tego względu, że ta plantacja nie była skoszona na jesieni. No i na razie się zapowiada fajnie. Poza pewnymi placami. Dziki tutaj trochę dokuczają tej plantacji. Ale ona też sobie tutaj daje radę. Fajnie zielona. Tu widać zgryziona przez jakieś sarny. Także smakowito się poprawia, a może i trochę przezimowanie. Przykoszenie takie. No, a tutaj w tym miejscu to jest ta brązowa plama. Stał Fendt 927 z dziurą w tłoku. Dosłownie tutaj mi się silnik stanął. Stąd ten omijak, bo za czym przyjechała laweta i go zabraliśmy, to już tu mieliśmy pole uprawione i posiane. Znaczy posiane było po zabraniu ciągnika. Tutaj akurat sama aktywna przejeżdżała. No i niestety sama brona aktywna za mało jest, żeby no, ta mieszanka wzeszła. A reszta pola była uprawiona tylko talerzówką. No i w tą talerzówkę było siane, także tu nie było orane. No zapowiada się elegancko. I tutaj tak samo, pierwszy pokos i raczej na całym polu kukurydza. U 16 hektarów. No, a tam stadko sarny. Na tym zoomie to będzie słabo to widać. Przyroda. Cześć. Przygotowuję się właśnie do mieszania suchego TMR-u. Romil ustawiony na wadze. 8900 tara. Ale żeby było mi łatwiej, idę. Wytaruję sobie cały zestaw. Będę po prostu naliczał już tylko surowiec. No i ostatni moment mieszania TMR-u dla cieląt. Tym razem z trochę większym udziałem siana z lucerny. Bo 17%. Poprzednio miałem 10%, czyli 7% więcej. I teraz muszę wlać 390 kg melasy. No, wszystko wymieszać jeszcze dokładnie i finito. Już widzę, że ten TMR będzie bardziej puszysty. No, taki miałem zamiar, żeby tak było. No i finalnie wygląda to tak.
Nie wiem, tutaj wyrzuciłem 600 kilo. Jeżeli no będzie to za długie, to jeszcze mam w paszowozie i mogę dotknąć. Dociąć, reszta zostaje na dłużej w paszowozie.